Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. No i sezon na jagody rozpoczęty. Jagód mało, drobniutkie, przynajmniej u nas na Pomorzu. Ale my sobie poradzimy. Dziś będą jagodzianki, które zrobię z serowo-jagodowym nadzieniem. No nie z truskawkami, prawda? Zaczynamy od zrobienia rozczynu. W tym celu do garczka wlewam trochę mleka. I delikatnie mleko podgrzewamy. Pamiętajmy, że nie może być za gorące. W tym czasie rozkruszę drożdże do miski. I przesypię łyżką cukru. Dodaję podgrzane mleko. Delikatnie przemieszam. Tak, żeby się drożdże rozpuściły. I dodaję kilka łyżek mąki. Dodałem 6 łyżek. Odebrałem od tej mąki odmierzonej do całego ciasta. Oczywiście całą listę składników znajdziecie w opisie filmu. Rozczyn odstawiam na mniej więcej 15 minut. Żeby sobie drożdże, wiecie, wystartowały. No i zaczyn się fajnie spienił, zobaczcie. Drożdże ruszyły. Więc teraz tak. Do garnka wrzucam trochę masła. Musimy je po prostu roztopić, rozpuścić. Na małym ogniu, powolutku. A do rozczynu wsypujemy mąkę, którą będę przesiewał przez sitko, żeby ciasto było bardziej pulchne. Dodaję cukier waniliowy. I pomału wyrabiam. Najpierw wyrabiam łyżką, za chwileczkę będę wyrabiał dłońmi. Dobra, i teraz dodajemy żółtka. I cukier. Możemy wlać masło. Wyrobione jednolite ciasto odstawiam na mniej więcej godzinę, żeby sobie porządnie wyrosło. W czasie, gdy ciasto sobie wyrasta, przygotujemy twaróg, nadzienie twarogowe. A więc tak, do miski wrzucam twaróg półtłusty. Żółtko. I masło w temperaturze pokojowej. Do tego wszystkiego dodaję cukier puder. I wyrabiam mikserem. No i gotowe. Mamy jednolitą masę serowo-żółtkowo-masłową. To odstawiam i biorę się za kruszonkę. Masło, temperatura pokojowa. Wsypuję mąkę i tym razem robię na brązowym cukrze. I dokładnie wszystko ściskam. No i kruszonkę również mamy przygotowaną, więc jeszcze chwilka i ciasto będzie gotowe i będziemy wszystko składać. Ciasto mamy wyrośnięte. Zobaczcie, mało z miski nie wyjdzie. I teraz musimy je przerobić. Zobaczcie, jak jest pulchne. Formujemy kuleczki na nasze bułeczki. Wielkość
nie wiem, mandarynki takiej przerośniętej. Albo małego, niewyrośniętego pomarańcza. Zobaczcie, coś takiego. I układam od razu na blachę wyłożoną papierem. I robimy kolejne. Z tej porcji wyszło 9 takich porządnych bułek, zobaczcie. I teraz tak. Przykrywam ponownie ściereczką i odstawiam do wyrośnięcia na mniej więcej pół godziny. Wyrośnięte, zobaczcie. Cudo, co? I teraz tak. Odstawiam je na momencik i zajmę się jagodami. Wsypuję trochę mąki ziemniaczanej. I trochę cukru. Ponownie bułki bierzemy na roboczy blat i musimy je przycisnąć, robiąc miejsce na farsz. W tym celu biorę taką kokilkę, delikatnie obsmarowuję olejem, żeby się nie przyklejało i robimy. Możemy popoprawiać jeszcze szybciutko palcami, tak. O, w ten sposób, nie za mocno. I nakładamy farsz. Pierwszy idzie twaróg. Robimy delikatne wgłębienie w twarogu, żeby nie było równo. Jagody muszą być w środku. Delikatnie możemy jagody docisnąć, ale nie zbyt mocno. Spójrzcie, coś takiego. I jak już wspomniałem, nie żałujemy jagód. To mają być jagodzianki z twarogiem czy z serem, a nie ser z jagodami. I smarujemy rozkłóconym jajkiem. Oczywiście same brzegi. I na sam koniec daję kruszonkę. Jagodzianki wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na mniej więcej pół godziny. Musimy obserwować. No i bułki mam upieczone, ale ich jeszcze dotykać nie mogę. Zobaczcie, jak one wyglądają cudownie. Upiekły się w niecałe 25 minut. Pamiętajmy, musimy obserwować bułki, muszą się pięknie zrumienić, zbrązowić i wtedy będą gotowe. Więc jeszcze poczekajmy kilka minut, niech one sobie przestygną i dopiero spróbujemy. Możemy spróbować, którą? Wszystkie wyglądają identycznie. Biorę pierwszą. Zobaczcie, jakie są mięciutkie, ojo. Po prostu cudo. Niesamowite. Takie otwarte jagodzianki. O, jak pięknie pachną. Wow, to ciasto jest pulchniusieńkie, delikatne nadzienie do tego te jagody. I ta kruszonka, niesamowite. No a ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego i jak widzicie, trudne nie jest zrobić takie pyszne jagodzianki.